będę wywoływać żadnych duchów. Nie będę. Będziesz. Nie będę. Nie musisz nawet tego robić. Wystarczy, że będziesz tam stał. I wywoływać duchy będę, tak? Nie musisz ty z nimi rozmawiać. My z nimi. Ale ja po pierwsze nie wierzę w takie rzeczy. No to czego ty się boisz? Nie boję się, ale jak ona jest taka... Boisz się, jesteś pipka? Boisz się. Nie boję się. No nie, ale ty mnie próbujesz podjudzić? Próbujesz mnie podjudzić. Nie. Proszę. No chodź, Jezu. Nic nigdy nie chcesz fajnego robić. Pipa. Nie. Jesteś pipa. Nie. Pipa. Czu... Pipa. Dobrze. Okej, w porządku. Będziemy wywoływać duchy, ale na pewno nie tutaj. Na pewno ja nie chcę żadnego syfu tutaj sprowadzić. Nie chcę tutaj mieć żadnego syfu. W salonie. Nie. Nie w tym domu. Takie rzeczy nie w tym domu. Nie! Nie. Nie. Nie wiem, jakiś apartament wynajmiemy czy coś. Na pewno tu nie będę tego syfu wywoływać. Jak coś, to tu będzie nas śledził, a nie zostanie w domu. Co nie będę wywoływać tutaj żadnego syfu. Nie, nie ma opcji. Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku będziemy wywoływać duchy. Tak, dokładnie nie przysłyszy. Co? No duchy będziemy wywoływać. Masz tą tabliczkę? No, na dole jest, nasza przywiozła. Ja w to nie wchodzę. Cholik chyba jesteś. O, jak chcę, ja wierzę, to lubię. Rzeczy, ja w to nie wchodzę, nie ma opcji jeszcze. Ty chcesz to wywoływać? A jak ktoś tu umarł, to co? Tutaj? Ale... To jest nowy dom, kto tu ja zaraz ktoś może. Ale... Stary, ja tutaj nie mam zamiaru wywoływać duchów, bo ja się w ten syf nie bawię tutaj. Nie wiem, na pewno nie tu. Ale kogoś zabić, a potem wywołać. Ja wiem, że ty byś chciała tutaj w ciepłym domku. Pozwolisz tak mówić do mnie? Jak? Powiedziała, że mnie zabije. Nie powiedziałam. No, żartuję. Żartuję, no. No nie, bo później jakiś egzorcyzm będzie trzeba robić, stary, ja w to nie wchodzę, nie ma opcji. No nie, bądź faja. Dobra. Także jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na głowie Agaty. Czekaj, musisz mi puścić za chwilę. Zostaw to na dole i dołącz do naszego kanału. Żeby być na bieżąco i żeby cię nic nie ominęło. Także cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. A co ty tutaj robisz? Stara, słyszysz? Nie u mnie w domu. Nie u mnie w domu takie rzeczy. Zostaw to. Czemu tak? Ale zostaw to. Ona się już połączyła. Dobra, zostaw to. Daj to. Nie u mnie w domu, czaisz? Nie przerywaj, pałocie. Nie można ale... tak robić. Nie można przerywać rytuału. Ale nie u mnie w domu. Nie możesz przerywać. Nie u mnie. Kurwa, nie można przerywać rytuału. Ale ja mam to w dupie, co czego nie można. Co... Ale właśnie. Nie u mnie w domu. Czego ty nie rozumiesz? Nie będziesz takich rzeczy ale u mnie w domu można, robić. Za późno. Co ty możesz zrobić? Ducha już tu pewnie jakiegoś masz. Stary, nie uwolniłeś. Ona się łączyła pewnie z twoim Ty właśnie uwolniłeś. Stara, wyglądasz jak jakaś satanistka teraz. Wcześniej wyglądałaś normalnie, teraz wyglądasz jak jakaś satanistka. Aha, czyli... Za późno. Ty już... A ty nie rozumiesz, że ty... Przerywasz go! Dla twojego dobra lepiej odejmij do domu. Jeszcze ruszając tym, ty właśnie uwolniłeś tutaj ducha i on teraz... Ta, w dupie, ja to zabijam. Ona jest chora, ta też jest chora, ja nie mam zamiaru w tym uczestniczyć. Odejmij do domu. Nic ci nie oddam, nie! Masz, Adam, weź to. Nie, nie, wy... Adam, uciekaj z tym. Oddaj to, bo będzie źle. Ale co będzie źle? Będzie źle! Naprawdę będzie źle! Nie, nie oddawaj tego, Adam! Stary! Nie oddam ci tego! Nie, już teraz zrobiłem i zabrałem sobie tą tabliczkę, serio! Co zrobiłem? Że co musisz? Jaką świnię? Zostaw świnię! Że co musisz? Nie! Zostaw świnię! Zostaw to świnię! Muszę złożyć świnię w ofierze, bo mi kurwa zabrałeś tabliczkę! Nic nie musisz! Muszę! Nic nie musisz! Zostaw tą świnię! Nie! 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 Dobra! Dobra, weź się uspokój! Która jest godzina? Która jest godzina? 21:30! Nie chcę go tutaj robić, tak? Jeśli nie chcesz mieć po prostu przerąbane, to musimy szybko coś wynająć i zrobić to gdzieś indziej, bo będzie źle. Dobra, na tą opcję pójdę, ale zostaw tą świnię, tak? Zostawić świnię? Tak, zostawię świnię, ale trzeba muszę dokończyć! Wiolka, weź mi też ten duszodusz, co? Trzeba dokończyć, nawet Wiola wie, że trzeba dokończyć rytuał, powiedz. Tak jak poprzednio, pamiętasz co? Dobra, skąd ją wytrzasnęłaś? Przyjaciółkę, już ją przecież przedstawiłam, tylko teraz jest w fazie ten, północy. Teraz jest po prostu pełnia. Ona jest teraz innym człowiekiem, bo ona jest z Rosji. Hejka kochani, jedziemy właśnie do nowej lokalizacji. Są to apartamenty. Tutaj jest oczywiście Kamuś, tutaj Masza. Nie nagrywaj mnie, k***a, szybciej jedź! Nie rozumiesz, że mnie zaraz przejebnę? Spokojnie, przecież zdążymy. Nie, nie spokojnie, nie zdążymy, właśnie możemy nie zdążyć. No, więc teraz będziemy w nowym miejscu. Widzimy się już tam, kochani. Co, gdzie jesteście? No tutaj. No to będzie już.
Szybko, bo nie zdążymy. Ale co ty robisz? Dzieje się tak, wiesz, ty. Ja już jestem do tego przyzwyczajona, ona tak robi. Ale ona tak z satanizmem ma dużo związanego? Wiesz co, ona jest Rosjanką, po prostu wierzy w takie rzeczy i po prostu raz w miesiącu jest jakaś taka jej tam... Ja w te burdy nie wierzę ogólnie, nie? To ty trzymasz tabliczkę, to ty wierzysz w to i ty też to będziesz robić, tak? No ja tak wierzę, nie wierzę, wiesz, ale ona jest naprawdę, ma hopla na tym punkcie, bo jej babka tak gadała od małego. Dobra, ja zaraz przyjdę. Nie wiem jak ty karzeł, ja w te burdy nie wierzę. Nie, no przecież to jest jakiś śmiech. No ale się bałeś, ty się bałeś. Znaczy no bać się boję, ale no przecież to nie ma sensu. No gdzie ci duch przyjdzie, tak znikąd se przyjdzie. Dobra, w każdym razie no zrobimy to. Ja nie jestem jakoś pozytywnie nastawiony, zresztą mówię, Jezu. Ty duchy, dba już wywołała. Dobra, po prostu, no po prostu zaczęło migać. Nie, nie przesadzajmy. Dobra, w każdym razie, no ja jestem tak negatywnie do tego nastawiony, ale no nie wiem, może coś się wydarzy. To chociaż to było dziwne, nie? To akurat dziwne, szczególnie, że ona przeszła z tą tabliczką. Co jest? Ja ci powiem, że mi się to nie podoba. Robię to. A skąd macie w ogóle świece? Kazałam mu kupić. Ja bym tego sam. Stary, kupiłeś świece? No bo mi kazała. Ale jesteś creepy, nie? Jesteś zadowolona z siebie, tak? Że takie coś będziemy robić. Ja nie jestem zadowolona, ja jestem przyzwyczajona. Dlaczego z nią nie mogłaś sama spędzić? Wy po prostu nie rozumiecie powagi sytuacji. To chyba ty nie rozumiesz. Wy nie rozumiecie powagi sytuacji. To chyba ty nie rozumiesz, żebyś duchy przywoływać. No właśnie to rozumiem. Dajcie jej spokój, ona to zrobi. A co, ty krzyż układasz, czy co, gwiazdę? Pentagram. Ty jesteś nienormalna. Ale ja nie chcę, żebyś się z nią zadawała. Ale ty mi nie będziesz mówić, co ona robi po pierwsze. No ale no, ona jest chora. Ty nie będziesz mówiła, co ona robi, tak? Nie, stary się pantoflem nie będzie. Dlaczego wy po prostu nie możecie dać tego zrobić? Czemu jej w ogóle przeszkadzałeś? Ona by to zrobiła 15 minut, a tak to już godzina to się ciągnie. Ona się na tym zna, nic się nie stanie, tylko jej po prostu nie przeszkadzaj. A to, że ty ruszyłeś tym, to wiesz, jak ci źle zrobiłeś, tak zdenerwowałeś te duchy. A ja się wtrącam, ja mam chillera, ja nie wiem. Jakie duchy, o czym wy w ogóle gadacie? Wy też jesteś pier... No jesteś, chyba, tak? No, nie wiedziałeś, co bierzesz. Wiedziały gały, co brałeś. Rozkładaj to kadle, szybciej. No składam, przecież co? Nie zrobię. No nie rozumiecie, że naprawdę, bo to jest naprawdę bardzo ważne. No, nie zrobię, tak się pomagamy, to może spokój trochę i grzeszniej. Nic nie będzie. Co tam, pół godziny wstecz? Właśnie można zapytać wszystkich, tego nie rozumiesz. Tak, ciebie już opytało, już cię opytało. Co ja mam na to powiedzieć? Ja nie wiem, co, ja nie wiem, co tu się dzieje. Chciałeś gwiazdę, to ma... Dobrze, proszę, zróbcie szybciej. No, co gwiazdę, teraz? Ale to wszystko przez niego! A dlaczego przeze mnie? Bo mi zabrałeś tabliczkę, w ogóle by nie było problemu, gdybyś tego nie zrobił. Co, aha, to się odpala teraz? Jak podpalę, to już ducha wywołam? Nie, jeszcze nie. Teraz nie rób nic. Co tam zostanie? Nie odzywaj się lepiej, Karle, bo w średniowieczu to pij krew takich jak ty, żeby być nieśmiertelny. Tak? To daj mi moje krew, teraz się napijesz. Czemu jajko tam wyjesz? Nie odzywaj się teraz. Proszę odpalać te gotujemy świeczki. Jajko? Tak. A to gotujemy jajko. Jezu, ona na pewno jest zdrowa na umyśle? Tak, Jezu, po prostu róbcie to, co ona każe i będzie dobrze. Czemu się w ogóle czemu tu ruszyłeś tom? Było już by dawno po zabawie. Nic by się nie stało. Która godzina był się? O, gaś się odrobnąłem. Już. No dobra, już spokojnie, nie denerwuj się. A co teraz? Zobacz, że teraz rzucę szybko za ręce. Chodź, Jola. Ale po co? W jakim celu to? Zobacz, że ty za ręce. Ale ja trzymam kamerę. Dobra, teraz musimy wszyscy skupić energię, zamknijmy oczy i nie myślmy o niczym, musimy oczyścić umysł. Jezu Chryste. Czuję wibrację, ale coś jest nie tak, czuję, że coś jest nie tak. Ja też czuję, że coś wibruje. Ja nic nie czuję. To przez ciebie! Co ja? Czemu przez niego? Bo jesteś po prostu połową, robić za połowę człowieka. Brakuje jednej osoby, idź. Zamyśl się. Ale ty jesteś chamska. Zamyśl się. Nie idę. No to daj mnie, to idź. No po prostu widzisz, ale nawet... Ja nie chcę tam iść. Idź, ja cię nagram, co? Ale ja nie chcę tam iść. Brakuje ale człowieka. On nawet poczuł, że idziesz, się czuje, daj, daj kamerę, idziesz tam. Jezu, to ty no idź. Trzeniłeś się teraz, chcesz nam pomóc. No i co? Po prostu nie odzywaj się i musimy złamać się za ręce. Co jest, ty? To jakiś prądem szafnęliście? Jesteście normalni? Stary, ja w tym nie biorę udziału. Prądem co jest? To jest znak, to jest znak. To jest znak, zaczyna. Ale może po prostu, jak nieraz... Nie na jakiś prądem. Znak, że się zaczyna. Dobra, ale prądem mnie trzasnęliście. Nic ci nie będzie. Nie rozumiesz, że to jest znak, że się zaczyna? Ale co się zaczyna? Masz rytuał. Jaki rytuał? Weź mi. Wypędzam. Nie biorę w tym udziału. Zawsze wszystko chcesz. Siadaj tam i nie denerwuj mnie. Usiądź. Ja też nie będę w tym brał
brał udział, bo to jest bez sensu, to w ogóle nie. Ale co się działa? Działa, Daś, co ty gadasz? Działa. On ma usiąść, tak? I dwa razy. Szybka, tak, bo zdenerwuje cię ducha! Nie wszyscy usiądą! Nie krzywdźcie, bo zdenerwuje cię ducha, nie rozumiecie? Czy ty musisz wszystko prowokować? Chcesz, żeby się krzywda komuś stała? Viola, spokój teraz. Czy jesteś dobrym duchem? Mówiłem, że to gówno nie działa. Zamknij się, proszę. To jest shit jakiś. No też, też proszę, tak. Zamknij się. No ale no co, miało to działać, nie działa. Dobra, daj mi trochę czasu. Kto rusza ręką? Kto rusza ręką? No kto rusza ręką? Ja stary prawie tego nie trzymam. No dobra, kto rusza ręką? Kto z was rusza ręką? Ktoś musi. To samo się rusza jak, to niemożliwe. Cicho bądźcie, tak, dajcie jej. Cicho bądźcie. No to zadaj inne pytanie. Nie zadajmy pytanie. Czy jesteś na nas zły? Ale zły za co? Czyli za przerywanie tamtego. Przestań. Czy jesteś na nas zły? Nie można. Nie, a co to ma znaczyć? Ja, ale... Nie wiem co tu, o co, a co tu to chodzi. Ma znaczyć? Jest na nas zły! Koniec! Koniec! Nie zabieraj! Już puściliście! Mamy przerąbane teraz! Nie ale puść też, Adaś, puść! Rodą, nie, ale czego mi nie powiedzieliście? Nie jesteś mi powiedziałeś! Ale czemu o tym nie powiedziałeś? Co jest? Ty oni dobrze wszystko z nimi? Dobra, weź, nie, tak wiele. Jesteś nienormalny, tego nie można puszczać, bo wtedy się zleci. A ty nagle, dobra, lekarze, to jest jakaś paranoja, nie? Nie wiem, co, nie wiem o co im. Stary, ja się czułem, jak mówię w psychiatryku. W psychiatryku jakbym był. Co to ma? A co to jest? To no patrz. No co, i to jest twoja dziewczyna, to jest twoja dziewczyna. I co, mówiłem od razu, że nic się nie będzie działo. Ale ja też mówiłem, stary, no i po co mieliśmy tylko stracić czas. Ale ty w ogóle, wiesz, że ty masz chore podejście, bo ty sobie myślisz, że wszystko będzie się działo, nie wiem, w przeciągu 5 minut. Przy rytuał zaraz będzie, wszystko ci odpowie, przyjdzie i te pójdzie i to 5 minut trwa. Ja się modlę o to, żeby rzeczywiście. Ty się modlisz? Stało, tak. Chyba do satana. Kamuś, zdaj sobie sprawę, że mamy całą noc. Wychodzi, pa. Dobra, moim zdaniem to jest brednia, to co ona gada, to twoja koleżanka. Chodź ze mną w ogóle porozmawiać. Chodź ze mną porozmawiać. To teraz sama będzie sprzątała, ja tego nie sprzątam. Agata, proszę mi powiedz, gdzie poznałaś tą swoją koleżankę? Przez internet. Ale my już się znamy długo. Przez internet. I myślę, że to jest odpowiednie miejsce do poznawania nowych znajomości. A pół roku z nim mieszkam, serio, już 6 takich sesji przychodziłam. I co, i puszczał ktoś kiedyś? Nie, bo wszyscy to traktowali na poważnie. Aha, ale ja tego nie traktowałem na poważnie, bo nie uważam, że to jest poważne. No ale czemu się jej nie posłuchałeś? Czemu ruszałeś tym w ogóle na no to? Bo to jest jakieś badziewie gówno i wymysł. No nie? No Agata, no nie oszukujmy się, to jest wymysł. I ta twoja koleżanka powinna trafić do psychiatryka. Mamy przewalone po prostu. Ta przewalone. Serio i wierzysz? Naprawdę i wierzysz? Każdy ma jakieś swoje, wiesz, no to jest jej kultura, ona tak już ma. Aha. I ona od małego, babcia tak jej robiła, od pierwszego roku życia. I uczyła ją spirytystycznych tych ona sesji, tak? Ona ma 20 lat, ona już 20 lat co miesiąc robi takie coś i pierwszy raz coś takiego zrobiłeś. Ona teraz może dopiero trafić do psychiatryka, bo jest w takim stanie załamana. To co, jako jednolatka nie puszczała kręgu? Nie, stary, tam wszyscy są tak uczeni od urodzenia. Nie, dla mnie to jest chore gówno, nie? Chore gówno. Nie powinna się z takimi osobami zadawać. No i co, mówiłem wam, że nic się nie stanie. Czego wy się boicie? Czeszko na takiego nie istnieje. No ale mówiłem od samego początku. Od samego pieprzonego porządku, że nic się nie stanie. Mam nadzieję, że ale to jeszcze dobrze nie skończyło. Mam nadzieję, mam nadzieję. Co jest? Co? Kto to zrzucił? No co jaja robicie? Wy chorzy jesteście na głowę! Stałeś cały czas. Stary, ja tego nie zrzuciłem. Nie, to koniec! To już jest koniec! Ja tego nie zrzuciłem, stary. Ja tego nie zrzuciłem. Nie zrzucić. Nie zrzuciłem tego. Trzymałem kamerę. Trzymałem kamerę. Tak, nagle to po prostu spadłem. Proszę cię o to, proszę. On obok tego był. Zrzuciłeś to? Nie zrzucił, stara. Zrzucił, bo obok tego był. Nie zrzuciłem tego. To się dzieje. Nie zrzuciłem tego. Przestań gasić te światło, to Agata. Nie, to ty, Agata, więc nie ściemniaj. To wszystko przez ciebie. Przestańcie sobie robić jaja. To wszystko przez ciebie. To wszystko przez ciebie. A teraz jeszcze na nie krzyczę. Ja nie będę w tym siedział. Ale powiem ci tak. Ale tak naprawdę to wszystko przez ciebie, bo gdybyś się w ogóle nie pojawiła. Co jest? Co jest? Weź. Patrz. Pa. Mi się... Kurwa, mać! Moje serce!
Stary, ja to widziałem, stary, ja to mam nawet nagrane. Aś, musimy pogadać. O co chodzi? No chodź. Nie wiem, mam po prostu... Nie, powiedz mi, o co chodzi w tym momencie. Nie wiem, co się dzieje, dlatego, że nigdy nie miałam przerwania kręgu. Co ty, co? Nigdy nie miałam przerwania kręgu. I nie wiesz, o co chodzi? Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, co teraz zrobić. Mam nadzieję, że to jest już taki duch, który zostanie w tym mieszkaniu i z nami nie pójdzie. Aha, czyli może za nami pójść. Może za nami pójść, jest takie prawdopodobieństwo. A nie miał ktoś z twojej rodziny, czy... Nie, nikt! Nikt nigdy nie miał na tyle głupi, żeby przerwać krąg. No i co? Macie to wszystko w dupie, tak? Za przeproszenie, macie to w dupie. Wina. To jest moja wina? Agatka, to jest twoja wina i twojej koleżanki. A ty co, masz to w dupie? Agatka, masz to w dupie, tak? Sprowadziłaś koleżankę, która jest satanistką i... Jest satanistką! Tak, taka... Jest to w duchowy rytuał, nie jest satanistką! Tak, o co tu chodzi? Nie, nie, co robić, nie wiem, o co chodzi! Ja pierdolę, kurwa! Musimy... Co to ma być? To jest twoja wina? Sprowadziłeś tu na nie na nas! Czekajmy stąd po prostu! Musimy po prostu... Musimy co? Uciekać. Czemu uciekać? Czemu musimy... Musimy... Dobra, odwracaj to! Ciebie! Odwracaj to! Stary, przed chwilą garnek spadł! Co się stało? Garnek spadł! Ale może to odwracać, to jest duch, który tutaj i tak zostanie! Nie właśnie nie wiadomo, co zostanie, ale musimy spróbować uciec! Musimy spróbować uciec! Co, ziemniaki chciał jeść? Czemu? Nie chodź na mnie! Dobra, ale co by... Stary, obejrzyj nagranie! No i co, stary, jak to wytłumaczysz? No nie wytłumaczę, no tego, właśnie. Ale mnie to nie interesuje, co się tutaj w tym momencie stało, to jest wszystko przez ciebie. Nie, to jest wszystko jego wina, dlatego że on popsuł mi mój zwyczajny rytuał. Ty jeszcze stoisz po ich stronie, no nie, musimy za to uciekać! Bo on je, te glonojady tu przyprowadził. Gdyby te glonojady to nie było, to uciekajmy po prostu, ja nie wiem, jak to odkręcić. A co, mnie masz w dupie, Agata? Ja nie wiem, jak to odkręcić, ale musimy stąd uciekać. Ja stąd zabijam. Kocham cię. Chodź, musimy stąd uciekać. Ja idę. Dobra, ale to weźcie wszystkie rzeczy. Ale ja tu nie wracam, ja już tu nie wracam. To bierzcie wszystkie rzeczy i wypieprzamy stąd. Weźcie wszystkie rzeczy na spokojnie. To weź wszystkie rzeczy nasze. Wysłucham? Ja? Dobra, a ja mam wziąć? Bierzcie rzeczy i... Te rzeczy też mogą być już... Słuchajcie, one mogą przejść. Ty na nas to sprowadziłeś, więc bierz rzeczy. Aha. No, ja ci nie pomogę. Zajebista dziewczyna. No a ty tam co? Proszę, uciekajmy stąd, proszę. No to my w ogóle jeszcze stoimy, chodź. Najszybciej, proszę. Dobra, ja tych rzeczy też nie biorę, pierdolę to. Ty, ale nie ma tyle miejsca. Jak nie ma miejsca? No nie ma, no, nie ma miejsca. Dawaj, dasz radę, zmieścisz się. Serio, w bagażniku będziesz jechać? Zamykaj. Dobra. To jest wszystko chore, stary. Spieprzamy stąd. I że ty na to się zgodziłeś, to jest też twoja wina. Szybciej! Ten duch za nami nie pójdzie? Nie, ten duch za nami nie pójdzie? Tak, nie wiem, nie wiem. Możemy się teraz zastanawiać nad tym. Dobra, no cóż, no, zawijamy po prostu stąd, jedziemy. Stary, jedź, a nie gadasz do kamery. Dobra, widzimy się. Dobrze, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. O ile przeżyłeś.